Siema, siema, witam wszystkich, jak tam mija wieczorek? Co tam u was słychać? Jak pogoda? Zobaczymy, co w ekipie. Wieczorek dopisuje, jak widać. Dostały już państwo resztki. To się, mimo tego, że dostały resztki, to wiadomo, o co im chodzi. Nauczyły się teraz laski. Dostają owiec, jak przychodzę. Więc po prostu cała partia rządzących, ogólnie w ogóle zła wiadomość, zaginęła kiska, kurka, ta pawsi noga, która się tak szwendała, no niestety się zaszwendała. Nic z niej nie ma. O. A gąski już czekają. Teraz będzie głośno. Głośno teraz będzie. One szczęśliwe, bo jest łowiec. Jakby teraz chodziły wiecznie głodne, prawda? Czekajcie, dam wam trochę kaczuchom, bo kaczuchy też tutaj, one tak z tych resztek tak średnio korzystają. Ale tutaj zaraz towarzystwo. O, kaczki korzystają, nie? Kury. Moje kury w tym okresie nagle lubią owiec. Bo z owcem u nich był zawsze problem, one nie za bardzo go chętnie jadły, więc ja im kompletnie go nie kupywałem. Bo to się mijało z celem. Ale one, jak już pod wieczór, nieważne co, liczy się, że jest zarcie. Tasi! Tasi, Tasi, Tasi! Taśka! A kto kocha waszego? Kto kocha pancia? Tośki jako pierwsze, wiadomo. Tośki, czyli oryginalne tośki. Bo one są najbardziej malutkie. Niestety, tu mamy gąsiorkę, którego muszę się pozbyć. Pozostaje ten z kubkiem. One dostaną jeszcze do koryta, żeby nie było, bo to, co tutaj jest, to dla nich to jest trochę. A druga kwestia też jest taka, że no one tu się nie najedzą wszystkie, bo te najsilniejsze, najstarsze będą stały. Te, co się mnie nie boją ani nic, a po prostu to, co jest bardziej bojaźliwe, odejdzie i one nie podejdą jeść. Więc tu musi być podział. Więc im będzie trzeba trochę dosypać. O, tu kurka jeszcze korzysta. Cudeczkowy. Ale... O, patrzcie, co tu mamy? Rudosterkę. Co ty robisz? W ogóle muszę towarzystwa się pozbyć, bo towarzystwo mi śpi u gęsi. Mi się to bardzo nie podoba, bo to nie jest ich miejsce do spania. Więc muszą być podzielone, rozdzielone. Będę próbował znowu je przekładać na noc. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Mówię, ten gęsiarek chcę, żeby został. Ten tutaj, z bólem. O, akcja. Coś się zawałało. No mamy, chodź. Tak, tak, tak. Ja wiem, one... No niestety... Ta tylko jako jedyna potrafi jeść normalnie. Tosiek jeszcze ma odruch chwytania palców. I tu trzeba uważać. O właśnie, tu jest jedna gąska Landes. W sumie dwie. Więc... Ciekawie, no niestety jeszcze dwie kurki mi odeszły.
Coś z nimi się stało, zamoliło je niestety jednodniowo i było po kurce. Po dwóch, dokładnie dzisiaj zauważyłem zamolone. Już po południu niestety ich nie było. Najgorsze uroki. Mam nadzieję, że się i tak nie powtórzy powtórka z tamtego roku. Jak kto pamięta, to nawrót ospy. Silny, znaczy nie nawrót, bo to nie był nawrót. Przyjście ospy. Mam nadzieję, że tym razem ona się nie pojawi. I będzie wszystko ok. Bo nie chciałbym powtórki z przyszłego roku, ale już na przykład wiem, że popełniłem błąd w sprzedaży kur, bo sprzedałem ich zdecydowanie za dużo. Po raz kolejny myślałem, że będzie wystarczająca ta ilość, ale niestety nie wyszło. Jest ich zdecydowanie za mało, więc w tym roku na pewno coś zostawię więcej. W szczególności, że teraz podejrzewam, że to będzie ostatni rok moich kurek starszych, tych co zostały. To zostały Marans jedna towarówka i Quasi. No Quasi to raczej wszystko z nim jest w porządku, on się bardzo ładnie wygląda, więc tu raczej u niego nie widzę problemu. Kaczka, która mi kuleje, miała sprawdzoną nogę. Noga jest wszystko w porządku, zero złamania, zero nic. Nic się tam nie rusza, ani ciepło, nie wiem co ona po prostu, czy coś w wodzie zrobiła. Daje sobie radę, bez problemu chodzi i tam dalej rozrabia, ale coś jest nie tak definitywnie. To możecie ją zobaczyć, chodzi tam koło budki właśnie. Co, już nic nie ma, dobra? Nie ma. Zaraz wam dam. I właśnie to się cieszę, bo jak dobrze pamiętacie te białe gęsi, z nimi tak łatwo tu nie było. Bo one już dawno by spróbowały mnie skonsumować. A jeżeli chodzi o Tośki, to ona raczej... No nie, no Tosik potrafi... przepraszam, zasyczyć. Ale tylko tyle. Więc nieźle. To w ogóle koguty też już czekają na swoją kolej. O, tu mamy koślawca. Idź, no, idź. W ogóle już przy niektórych kaczkach już widzę, że tu kaczki rządzą. Jeżeli chodzi o płeć. Tu mamy kaczorka po tatusiu. Biało-czarny. Ale reszta bandy to są kaczuki. Kaczuchy. O, śliwy jeszcze. Jeszcze śliwki spadają. Babcia Maransowa jeszcze mi się tu pierzy. Mówię, tych kurek mało. Kogutów teraz więcej lata, a to ze względu na to, że po prostu są tu stare, młode koguty. Wiadomo w jakim celu. No i kaczuszki, jak tu widzicie, te dwie kaczuszki to są od tej kwoki. Karzełka babcia tego, bo już mamusie męczyły, więc trafiły do stada. Trochę na początku było coś z nimi nie tak, nie za bardzo się chciały zaklimatyzować, ale później wszystko poszło w porządku, więc jak najbardziej rewelacyjnie, bo mogło być gorzej. Cytruś tutaj rządzi, bo oczywiście robi porządek z kogutami. Niedługo się to skończy, bo pierw idzie na rzut ten nowy kogut do podziału. Z kurami może mi się uda już w przyszłym tygodniu to zrobić, czyli będzie nocne wyłapanie kwiatów i zamknięcie jednego kurnika. Mam nadzieję, że się uda. Już powoli będą rozdzielane na razie na ten, bo tu mówię, kur nie będzie wiele, ale właśnie będzie już państwo rozdzielane. O, patrzcie, tu macie efekt, jak możecie zobaczyć, jak się kura pierze, jak nowe kurka i fajnie rosną. Więc się zobaczy, ale myślę, że się uda. Tutaj właśnie jest ta kurka, tutaj to nie, bo to towarowe nie. Tu mówię, jest kureczka tam. Tamta biało-czarna. Myślę, że tak około 9 sztuk pójdzie na pierwszy rzut do nich, do podziału na te właśnie kwiaty. I o, tutaj jest tamta ładna, tamta. Mówię, to muszę dzisiaj właśnie połapać towarzystwo, bo to mi towarzystwo lata. O, tutaj brojlerki, bo już sięgają, moi drodzy, drugi rok.
Już tu niektóre ładne białe. Sięgają drugiego roku. Zobaczymy, jak w tym roku będzie nośność jeszcze. Bo wiadomo, ona może być niższa. O, tu jeszcze jest skórka, która mnie interesuje. Tu jeszcze są, o, też państwo, które muszę poprzenosić. Bo to tu na pewno nie będzie, bo tu są, wiadomo, o, tu kolejna ferajna. I to wszystko mi tutaj śpi, u tych gęsiołów. I one je w nocy zaczepiają. Ja pójdę dać jeszcze łosu dla nich. Tu już mi towarzystwo wychodzi. Już idziemy. Idziemy. No, ej! Idź. Towarzystwo dostaje kolację. I cóż, zaraz będzie trzeba towarzystwo zamykać, bo już wieczór się zbliża, więc gęsi idą do odlotu. Ja sobie tu na bojlery zaraz zamknę. I tyle. I tak mija dzień. Już mamy godzinę około gęsi. Tacy zamykane w ogóle tak około godziny 19:30, bo już jest stosunkowo ciemno. One teraz zostały, więc jeszcze będą chodzić. Idź, bo ty kwiczysz, bo chcesz przejść. Będą chodzić, ale myślę, że towarzystwo zaraz będzie gwizdać do domu. Co nie, brojlerki wy już chyba, co nie? Was już można zamknąć, bo wy jesteście szybsze. Tym razem, bo latem wiadomo, one zdecydowanie dłużej ważą. Więc ja się z wami żegnam. Hashtag na dzisiaj to będzie wieczór. I dajcie znać, jak tam u was pierzenie i nośność, bo mówię, tu nośność to spadła krytycznie, ale większość towarzystwa się pierzy. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.